Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 10 czerwca, piątek, 2 Koryntian, werset 1, rozdział 1, werset 5. Trudności, ale i wsparcie. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Lekcja biblijna, piątek, 10 czerwca. Plan zbawienia miał jeszcze szerszy i głębszy cel niż zbawienie człowieka. Chrystus nie tylko w tym celu przyszedł na ziemię, nie tylko po to, by mieszkańcy tego małego świata traktowali prawo Boże tak, jak powinno być traktowane, ale by objawić charakter Boga przed całym wszechświatem. Szatan wciąż jeszcze nie został zniszczony. Nawet w tych znamiennych czasach aniołowie nie rozumieli w pełni prawdziwej istoty wielkiego zmagania. Musiały zostać objawione zasady toczonej walki, ale i tak ze względu na człowieka istnienie szatana powinno było trwać nadal. Człowiek, podobnie jak aniołowie, powinien sobie uświadomić kontrast istniejący pomiędzy księciem światła a księciem ciemności, bowiem tylko od niego zależy wybór, komu zechce służyć. Pytania do dyskusji. Pomyśl o historii chrześcijaństwa, o wszystkich potwornościach dokonywanych przez rzekomych chrześcijan, nierzadko jakoby w imieniu Jezusa. Pomyśl, ile ludzi używało religii jako przykrywki, płaszczyka, usprawiedliwienia dla swoich straszliwych zbrodni. Jak ten nieszczęsny fakt pomaga nam lepiej zrozumieć potrzebę oddzielenia fałszywych wyznawców Pana od prawdziwych, wskazano w tej przypowieści i innych fragmentach Biblii. Ellen White wyjaśnia, że szata Chrystusa symbolizuje Jego sprawiedliwość, która nie tylko nas okrywa, usprawiedliwia, ale także zmienia nas na Jego obraz i pozwala nas odzwierciedlać Jego charakter w naszym życiu. Jak mamy rozumieć różnicę między tymi dwiema ważnymi prawdami i dlaczego ważne jest, byśmy je rozumieli? Trzecie. Zastanów się nad realnością wielkiego boju i jego wpływem na naszą adwentystyczną teologię. Przejrzyj Biblię i wybierz wszystkie wersety, jakie jesteś w stanie znaleźć, wskazujące na to, iż jest to pojęcie biblijne o doniosłym znaczeniu. Czwarte. Jezus zakończył przypowieść o uczcie weselnej takimi słowami. Wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Co oznacza to stwierdzenie w kontekście tej przypowieści? Dziękuję.